Hej, cześć, witajcie. Nie mogłem się powstrzymać. Miałem już dzisiaj nie kręcić na żywo, ale postanowiłem nakręcić to, bo po prostu byłem w szoku. Jak Agnieszka dała mi to posmakować, to po prostu nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Po prostu smak był identyczny, jakbym jadł śledzie. Przynajmniej tak, jak je pamiętałem. W każdym bądź razie nie zabiliśmy oczywiście żadnej rybki do tego. Nie było tu takiego żadnego pieczenia, smażenia, gotowania, nie wiadomo czego. Po prostu powstały niesamowite rzeczy. Już nie mogę się doczekać, kiedy wydamy książkę tą kulinarną, żeby się z tobą podzielić tymi wszystkimi rzeczami. Oczywiście rybka lubi pływać, także będziecie mogli spokojnie zaprosić swoich znajomych i poczęstować ich tak niesamowitym po prostu pokarmem. Słuchajcie, to wygląda, mam nadzieję, jak śledzik. A smakuje? Jest po prostu tak smaczne. Tak podobne w smaku do rybki. A nie zabiliśmy żadnego zwierzątka. Nie było gotowania, nie było pieczenia. Wszystko jest zdrowe, surowe, świeże. Wszystko jest dobre dla naszego ciała. Nasze ciało będzie zdrowe dzięki takim pokarmom. I mam nadzieję, że po prostu zakochacie się w tym wszystkim. Wiemy, że najbardziej brakowało w naszym projekcie po prostu tych wszystkich potraw, bo bardzo dużo osób przekonało się do tego, żeby podążać razem z nami, żeby wejść na ścieżkę odmładzania na surowo i spożywać pokarmy na surowo, ale tych pokarmów było naprawdę mało. Teraz, kiedy wydamy naszą książkę kulinarną, na którą naprawdę bardzo ciężko pracujemy, mamy nadzieję, że już po prostu zakochacie się do końca i już nigdy nie zejdziecie z tej drogi. Po prostu. To był jeden śledzik. Śledzik. No nie możemy go tak nazywać. A teraz mamy drugi. No po prostu boskie. Boskie. Jeden to jest taki ala śledzik w oleju, a drugi to jest taki śledzik z ananasem. No po prostu coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Dzieła sztuki. Dzięki bardzo, Joanna. Słuchajcie, niedługo będziemy się tym wszystkim dzielić. Pracujemy naprawdę ciężko nad tym, żeby jak najszybciej wydać tę książkę kulinarną, ale potrzebujemy jeszcze troszeczkę czasu i będziemy się dzielić z całą Polską, mamy nadzieję. To tyle na tą chwilkę. Smacznego, kochani. Mamy nadzieję, że spożywacie też surowe pokarmy. Do zobaczenia. Cześć.